Witam serdecznie, Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Drodzy Państwo, 14 listopada w Lublinie miało się odbyć przesłuchanie moje i Barta Staszewskiego w sprawie, którą założył mi Staszewski. Ten termin jest odwołany ze względu na chorobę sędzi, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze, że razem z zespołem prawnym Fundacji Życie i Rodzina i z moim pełnomocnikiem przeanalizowaliśmy obszerny materiał dowodowy w tej sprawie. Poddaliśmy analizie m.in. nagranie z rozmowy mojej i Barta, do której doszło rok temu w rejonie Parady LGBT w Lublinie. I po tej analizie stoimy na stanowisku, że to Staszewski popełnił przestępstwa na moją szkodę. I zdecydowaliśmy o złożeniu wzajemnego aktu oskarżenia. Drodzy Państwo, to oznacza, że Staszewski odpowie przed sądem za swoje zachowanie i że ta sprawa będzie się toczyła w obie strony. Sprawa nie jest jawna. Odbyło się posiedzenie mediacyjne we wrześniu, które także było niejawne. Media zostały wyproszone z tego posiedzenia. Ja patrzyłam później zszokowana, jak Staszewski wyszedł z tej rozprawy i relacjonował mediom, co się na niej działo. Mogę tylko powiedzieć, że to, w jaki sposób relacjonował, miało bardzo luźny, wręcz nikły związek z tym, co faktycznie działo się na sali. Odrzucił propozycję ugody, którą przedstawiłam, ale też tę propozycję ugody relacjonował no nie tak, jak ona rzeczywiście wyglądała. Dlatego uważam, że ta jawność się Państwu należy, jawność w tej sprawie. Staszewski w swoich mediach społecznościowych po ostatnim naszym spotkaniu w sądzie deklarował, że też będzie chciał odtajnienia tego procesu. Ja go trzymam za słowo, bo uważam, że wiedza o tym, co tam się dzieje, Państwu się po prostu należy. I drodzy Państwo, to nie jest proces jednego działacza LGBT z jedną działaczką pro-life, tylko to jest tak naprawdę proces, który nam pokaże, w jaki sposób to środowisko działa, co ono robi, jaka jest prawda o ideologii LGBT. I z tego względu ja bardzo Państwu dziękuję za wszelkie zaangażowanie, które okazywaliście w tej sprawie. Bardzo dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia, które dostawałam. Naprawdę byłam zaskoczona tym ogromem życzliwości, który Państwo prezentowali w stosunku do mnie. Jeśli komuś jeszcze nie odpisałam na jakiegoś maila, to z góry przepraszam, robię to sukcesywnie. Dziękuję też za wsparcie modlitewne, dziękuję za wsparcie finansowe. Szanowni Państwo, nasi przeciwnicy dysponują ogromnymi pieniędzmi, idą do sądu, biorą najlepszych prawników, przygotowują się do spraw. My też musimy być bardzo dobrze przygotowani, korzystamy z fachowców. Ale oczywiście w każdej takiej sprawie to są koszty, dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia. I drodzy Państwo, cóż, będę dawać znać o nowym terminie w tej sprawie, kiedy będzie wyznaczony. Będę Państwa informować, co się dzieje, na tyle, na ile będę mogła. Jeszcze raz deklaruję, że bardzo chcę, aby ta sprawa toczyła się w sposób jawny, zwłaszcza, że teraz toczy się w obie strony. I cóż, przechodzimy do ofensywy.